Dzień dobry, witam Państwa w naszej klinice. Chciałbym przedstawić tutaj zabieg Cool Sculpting. Jak wiemy, wszyscy marzymy o tym, żeby usuwać sobie nadmiar tłuszczu, a nie inwazyjnie. Oczywiście zabiegi liposuction istnieją już od bardzo dawna, natomiast wszyscy poszukują metody, która spowoduje usunięcie nadmiaru tłuszczu bez zabiegu chirurgicznego. Ja jestem chirurgiem plastykiem, od 22 lat pracuję w Stanach Zjednoczonych. Tak jak mówię, od wielu lat szukaliśmy również nieinwazyjnych metod usunięcia tłuszczu. I nagle pojawiła się metoda Cool Sculpting. Cool Sculpting to jest tak naprawdę zamrażanie tłuszczu. Cały problem polegał na tym, żeby usunąć ten tłuszcz bez uszkodzenia skóry. Dlatego jeden z moich kolegów dermatologów na Harvardzie w czasach, kiedy ja przechodziłem tam specjalizację z chirurgii plastycznej, zauważył, że u dzieci w czasie lata policzki się robią mniej wypukłe. I dlaczego? Dlatego, że jadły lody w dużych ilościach. I w tym momencie on pomyślał, dlaczego się to dzieje. I powstała idea, że zamrażanie tłuszczu powoduje usuwanie tego tłuszczu. I tak się to wszystko zaczęło. Ja oczywiście na początku nie bardzo wierzyłem w tą metodę, bo wydaje się to prawie że niemożliwe. Natomiast muszę powiedzieć, że mamy już to ponad ten aparat, tą maszynę ponad 5 lat w Stanach Zjednoczonych i niewątpliwie stałem się człowiekiem, który wierzy w rezultaty tego zabiegu. Myśmy wykonali już wiele setek tych zabiegów na naszych pacjentach i pacjentkach, bo tutaj muszę powiedzieć, że to dotyczy i mężczyzn, i kobiet oczywiście. I mamy niesamowite duże zadowolenie pacjentów. To jest to, co jakby odróżnia tą metodę od innych metod, jest to, że jest to całkowicie niebolesne, czyli można nie bać się tego, że to będzie pooperacyjny ból, że będziemy dochodzić do siebie. Druga istotna sprawa jest taka, że to nie wymaga żadnego dochodzenia do siebie ze względu na wygląd. To znaczy przychodzimy na zabieg do kliniki, a zabieg trwa w zależności od ilości wykonywanych miejsc od pół godziny do kilku godzin i wychodzimy i wracamy do pracy nawet tego samego dnia, jeżeli to jest to, co nam odpowiada. A co się dzieje potem? Ponieważ komórki tłuszczowe zostają zamrożone, one ulegają rozkładowi przez ciało, także cały zabieg polega na tym, że nakładamy specjalnego rodzaju przyssawki do ciała w różnych miejscach, tych miejscach, w których staramy się pozbyć tłuszczu. A te przyssawki zasysają skórę razem z tłuszczem i przez to, że jest ta skóra uniesiona, a zamrażanie dotyczy tylko tłuszczu, a nie skóry. I co się dzieje potem? Przez bardzo powolny proces, który trwa około miesiąca, tłuszcz jest rozkładany przez ciało i usuwany na zewnątrz. Na początku na pewno były wątpliwości, czy co się dzieje z tym tłuszczem, co się dzieje z komórkami, które się rozkładają i czy to wpływa na pracę wątroby, na pracę naszego organizmu. Okazuje się, że nie. Tak jak mówię, mamy doświadczenie nie tylko nasze setek pacjentów i ponad 5 lat, ale również oczywiście wiele badań przeprowadzonych przez kompanię Allergan, która jest właścicielem tej technologii. Także jeżeli myślą Państwo o tym, żeby usunąć sobie nadmiar tłuszczu w sposób nieinwazyjny, a zapraszamy do spróbowania tej metody. Tak jak mówię, własnym doświadczeniem mogę gwarantować, że ta maszyna na pewno działa. A kwestia jest tego, ile tych razy musimy to używać i jaka ilość tłuszczu jest do usunięcia. Ale to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, jest to, że jest to zupełnie bezbolesne i nie przerywa nam codziennych zajęć.